Cześć kochani, witajcie na kanale, czyli na kanale Crazy Monia. A w dzisiejszym odcinku, tadam, popatrzcie, mam szalony pojazd. Spójrzcie w ogóle, jakie mam fantastyczne autko, które sobie dzisiaj właśnie razem z wami przetestuję. Naprawdę zobaczyłam je i od razu się w nim zakochałam. Serio, mojemu ciekowi też się podoba auteczko. Jak widzicie, mam też tutaj w ręce joystick, już możemy sterować naszym superowym pojazdem. Zapraszam was kochani na recenzję, zostawiajcie koniecznie kciuki w górę i zaczynamy! To uwaga, 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 zanim rozpocznę w ogóle zabawę z tym naszym szalonym językiem, zapraszam was tutaj troszeczkę kochani bliżej. Jak już wcześniej wspomniałam, mamy czerwony joystick, za pomocą którego możemy również sterować naszym wspaniałym właśnie jeździkiem. Ale to za chwilkę wam wszystko moi drodzy pokażę. Na razie sobie przejdziemy sobie może tutaj, popatrzcie w ogóle jak on fantastycznie się prezentuje. Prócz naszego wspaniałego jeździka mamy też w zestawie ładowarkę, widzicie? Podłączamy ją po prostu do normalnego kontaktu i ładujemy. Nasz jeździk ładujemy od 4 do 6 godzin do pełnego naładowania. Dobra, ładowareczka jest, widzicie? Tutaj sobie może ją pokażę, że mam tutaj kabelek. Umieszczamy go tutaj do środeczka. O, właśnie w ten sposób. No a tą część, wiadomo, dokładamy do gniazdka. Ja sobie tam tutaj mniej więcej coś pokazałam. I popatrzmy, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy ogromny numerek 21 Smart Toy. Jejka! Dodatkowo mamy tutaj jeszcze pasy bezpieczeństwa. Więc wasze dzieciaczek, albo może wasze młodsze rodzeństwo, będzie mogło tutaj sobie usiąść i swobodnie się zapiąć. Oprócz naszych pasów bezpieczeństwa mamy też wygodne siodełko. Właśnie tak bardzo jest takie właśnie mięciutkie. No i co my tutaj jeszcze, kochani, mamy? Na samej górze mamy dwa joysticki, widzicie? Możemy je poruszać do przodu, jak i do tyłu. Jeżeli nadusimy dwa joysticki do przodu, nasz jeździk pojedzie do przodu. Jak do tyłu, to do tyłu. Jak jeden zrobimy w boczek, no to wtedy on się obraca o 360 stopni. Okej, moi drodzy, to spójrzcie, tutaj na samym dole mamy jeszcze taki czerwony guziczek, uwaga, możemy go sobie właśnie odpalić, ale troszeczkę tutaj niżej mamy też takie mniejsze guziczki, możemy sobie tutaj zmieniać muzyczkę, a także włączyć lampeczki. Może na początku sobie go uruchomimy, ja już się nie mogę, kochani, doczekać, więc uwaga, naduszamy czerwony guziczek i... Wow! Widzicie te światełka, które się świecą? Za chwilkę wam pokażę. Spójrzcie sami, obrócę wam. Mamy po jednej stronie, jak i po drugiej światełka LED-owe, które dają naprawdę różne fantastyczne kolorki. Okej, obrócę wam go całego, możecie go sobie trochę popodziwiać. No i oczywiście zapraszam was na stronę Eriko Kids. I na tym właśnie sklepiku, na tej stronie możecie zobaczyć sobie właśnie ten jeździk. I uwaga, uwaga! To jest po prostu sztos. Ale jeszcze czegoś wam fajnego nie powiedziałam. Tutaj na dole mamy taką miękką pianeczkę, która pozwala uniknąć właśnie uderzeń o ścianę, jak wasz maluszek albo rodzeństwo jeździ. Wypomniałam wam, kochani, jeszcze powiedzieć, że jeździk przeznaczony jest od 18 miesiąca życia aż do 6 roku. Ja mam prawie, wiecie ile, przyznam się, 28 lat, czyli prawie 30 na karku i się naprawdę jaram tym jeździkiem, więc ja po prostu sobie chyba go dzisiaj przetestuję, ale zanim to jeszcze, kochani, zrobię, włączymy muzyczkę. Sprawdźmy to, co on w ogóle potrafi. O, tu jest taka spokojna. Ta mi się, kochani, podoba najbardziej, jest taka szybka. Woohoo! Imprezowa! Jej! Sprawdźmy, co jeszcze jest tutaj. To też jest taka szybka. Jej! Fajnie! Sprawdźmy dalej. Spokojna, dobra, możecie też się relaksować, nawet spać w tym jeździku, ja bym chyba spała, serio, uwaga, też taka fajna skoczna. Mogę doczekać, czas przetestować w końcu nasz jeździk i ciekawe, czy ja się w nim zmieszczę.
Ta-dam! To kochani, trzymajcie za mnie kciuki, żebym zmieściła się w tym jeździku. Ja teraz sobie przygotuję moje siedzonko. To moi kochani, spójrzcie, odcinamy pasy bezpieczeństwa, bo ja je przez chwileczką zresztą zapiałam. Uwaga, wyciągamy i teraz się okaże, czy jestem aż tak bardzo gruba i się tutaj zmieszczę, nie zmieszczę. Uwaga! Wow, popatrzcie, zmieściłam się na tym trochę tutaj luzu, naprawdę. Spróbujmy się zapiąć. Uwaga, uwaga, przetestujemy wszystko. Serio, naprawdę, ja chyba naprawdę muszę trochę przytyć, bo spuści, ja się tutaj nie jeszcze. Dobra, nóżki sobie położę tutaj właśnie na tą specjalną podpórkę. Ja na razie, słuchajcie, z tego joysticka nie będę korzystała, tylko będę sobie tutaj właśnie manualnie nim się poruszała. Joystick tutaj sobie umieszczę, żeby mieć go oczywiście pod ręką. I uwaga, uwaga, odpalamy maszynę. Dobra, jeszcze tylko muzyczkę i możemy wyruszać. Uwaga i... Hopa! Nie, ty nie chcę, chcę tak szybko. I jedziemy! Wow! Do przodu! I do tyłu! Wow! Polecie, jedziemy! Do kółka! Nie, obraca się o 360 stopni! Jedziemy dalej! Do przodu, teraz do tyłu! Ja jestem naprawdę podekscytowana tym jeździkiem, tak mi się mega podoba. Ja chyba sobie go zostawię i będę chyba nim się po prostu poruszała po moim mieszkaniu. Ale w ogóle dzisiaj sobie sprawdzimy, czy jeździ, jak sobie radzi oczywiście w terenie. Ale zanim to w ogóle zrobimy, ja chcę jeszcze sobie posłuchać Crazy Froga. Uwaga, muszę i szukamy dalej. Dobra, to gdzieś tutaj wciskamy. To jest ta spokojniejsza. O, ja nie chcę jechać. Dobra, szukamy. To jest luno! Jest Crazy Frog! Juhu! Pęk, pęk! Pęk, pęk! No kochani, poczekajcie chwilkę. Ja już włączam mój jeździk. Teraz się spakuję z Izą, zresztą z kanału Mega Dyskont. I idziemy, słuchajcie, w plener. No bo musimy przetestować ten nasz jeździk właśnie na dworze, zobaczymy jak on sobie radzi, zresztą jest bardzo fajnie cieplutko, więc na pewno będzie superowo. Chcecie więcej takich odcinków? Kciuka w górę stawcie i chodźcie z nami! Kochani, słuchajcie, jesteśmy już na powietrzu, więc uwaga, uwaga, odpalamy naszą maszynę i jedziemy! Redzi, zobaczcie, jak sobie wspaniale radzi! O Redzi, dobra, teraz zrobimy sobie nowe kółeczko. No kochani, jak już wcześniej wam wspomniałam, naprawdę jeździk jest rewelacyjny. Jak widzicie, na dworze również sobie świetnie daje radę. A ja teraz po prostu jeszcze sobie muszę chwilkę odpocząć, moi drodzy. I za chwilkę do was jeszcze wrócę. Przejdziemy sobie na kolejną część, czyli zrobimy sobie naszym jeździkiem ósemeczkę. Kochani, zobaczcie, powróciłam. Jestem już do naszej ósemeczce. Ja chciałam wam powiedzieć, że nie pokazałam jeszcze jak się steruje właśnie tym joystickiem. O Redzi, do góry nogami wam go pokazuję, sorry. Okej, słuchajcie, ja już sobie tutaj wsiadam na mój pojazd. Dobra, uwaga, uwaga. Uruchamiam go. Muzyczki na razie nie będę, słuchajcie, włączać. I uwaga, jedziemy! Wow, ale świetna zabawa, spójrzcie, widzicie, steruje się to joystickiem. Zrobimy sobie kółeczko.
odcinku pokazałam Wam superowy pojazd, a dokładniej był to jeździk. Właśnie tak jak Wam już mówiłam, jestem bardzo z niego zadowolona. Zmieściłam się, tym bardziej, bo również będzie zadowolone. Naprawdę, wpadajcie do sklepu Erico Kids i szybciutko zamawiajcie produkt. Jak widzicie, jest superowy i również zdał egzamin na półki. Kciuki w górę, ja się żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!